Będziemy z Grzesiem montować nowe Resi. Mamy tępe zęby w tej pile, więc zaraz zobaczycie. No. Pewnie jeszcze? Nie, dobrze. To się nie powinno tak dymić, jak się będzie dymić. Dobra, lecę, co tam nie ma myśli. Lot testowy. Siemano, z tej strony Oskar Macuk, a w dzisiejszym odcinku, który był bardzo, bardzo wyczekiwany przez Was, będziemy z Grzesiem montować nowe Resi, które tutaj mamy. I chciałem Wam powiedzieć, że różnica w tym Resi jest taka, że to nie jest Resi, tak jak wcześniej miałem, takie drogie, które jest kupowane specjalnie na zamówienie, tylko to jest zwykła taka folia, o której ja później Wam napiszę dokładnie, jak będziecie chcieli, opis tej folii w opisie. Ona jest taka, ma powierzchnię, ma 2 mm, bo tylko taką znalazłem. Jest, jak słyszycie, taka twarda, ale jednocześnie jest elastyczna, nie wiem, czy widzicie. Więc pierwsze, co robimy, to bierzemy tą rolkę, odwijamy, bo musimy ją przenieść tam na gotowe materace. Jak widać, udało nam się wciągnąć tą matę. Gdybyśmy mieli więcej ludzi, to myślę, że w 3-4 osoby to się robiłoby lajtowo. Mamy nadzieję, że gdzieś tu się będzie kończyła, bo ja zamówiłem sobie 10 metrów. Więc powinno być tu jeszcze z takim garbem, z bułą i powinno być G, więc teraz możecie się śmiać, bo na pewno będzie komicznie wciskanie tego na górę we 2 osoby. Powiem Wam, że jak widać, nawet nie było tak ciężko. Zrobiliśmy to całkiem szybko. Jest dość miękko. Teoretycznie na jednej warstwie już dałoby się lądować, ale byłoby trochę za miękko. Dlatego teraz robimy to samo, wkładamy drugą warstwę, czyli w sumie 4 mm, a żeby dla porównania ten plastik, który miałem wcześniej, miał 6, czyli tak by 3 warstwy. No i kładziemy małe warstwy, no i co? Ogień w szopie latamy, nie? Będę testy. To musimy przetestować, jak zrobić przejście między końcem płyty a materacami. Tak widzicie, jak sobie podwinę, to tu się kończy materac i tu jest taki schodek. I ogólnie ten schodek jest nieprzyjemny w tym miejscu, bo można by było zjeżdżając stracić panowanie i walnąć się na habasa, jak to się u nas mówi, bo tu kiedyś habas przyszedł, walnął, uderzył w kłoter i złamał rękę. Więc teraz Krzysiu robi pierwszy oficjalny test przejścia. W dupca? No. Zdawaliśmy z Grzesiem, że najlepszym wyjściem z tej sytuacji, żeby nam tutaj to przejście było płynne, zrobiliśmy tu dwa materace, są warstwy, tu jest już jedna i teraz dociśniemy takim długim wkrętem tą płytę, żeby ona elegancko tu siedziała do ziemi. No i mam nadzieję, że będzie G. I po zamocowaniu trzech głównych, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, jak ta płyta ma dochodzić, teraz zamocuję jeszcze kilka tutaj na samym końcu wkrętów, takich króciutkich, z podkładką oczywiście, żeby dało się to zrobić. Pamiętajcie, no, że ja nie wkręcam w piach, tylko ja tu mam deskę pod tym, więc zawsze jak będziecie sobie coś takiego robić, to róbcie tak, żeby koniec tej rezji zawsze był z drewnem, żebyście mogli coś tam sobie położyć. Legitnie, jak widzicie, tu się trochę mulda zrobiła, ale myślę, że to się bniecie. Tu przywiązane do ziemi, elegancko. W sumie zajęło nam to z 2 godziny roboty. A tutaj z tyłu, jak widzicie, zrobiliśmy to w bardzo prosty sposób. Po prostu przewierciliśmy otwory, daliśmy linki tutaj do dołu. Tu, jak widzicie, z tyłu mamy ułożone materace, żeby było tak, że w momencie, kiedy ktoś nie doleci, to żeby nie walił w dechy, tylko w materace. Tu jest co kawałek ta linka, to się wszystko fajnie trzyma. A docelowo jeszcze chcę, jak to wszystko będzie działać, tutaj z tyłu zrobić taką ściankę, która będzie taka ładna, estetycznie wyglądająca z takiego czarnego materiału, no i w ogóle będzie picobel. Dobra, lecimy lot testowy, panie i panowie. Pyk, korbę dam. Ole petarda. Słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że po pierwszym skoku naprawdę przerosło to moje oczekiwania, jeżeli chodzi o kozackość tego. Co prawda jest takie, że trochę się odbija, ale jest bardzo ślisko. Można walić na dupko, można walić na łeb. Bezpiecznie jest, ale co jest najważniejsze, jest mega prędkość po tym. To spokojnie to mogło być chopa w linii. Leci Grzesio, pyk. Pyk, juh. O, lepetolda. Dawaj wyskoka. Dawajcie, robimy high jumpa z tego. Wyciągnąć protezę. Słuchajcie, dzisiaj jak widzieliście, nie jeździliśmy zbyt wiele, ale to dlatego, że ogarnialiśmy cały czas, jak to zrobić, żeby było dobrze. Ale jest jeszcze jeden mały myk, który jest głównym problemem naszego Bakimasuki Ardu od dłuższego czasu, czyli to boczne wybicie, które było krzywe. I właśnie przechodzimy do tego, żeby zbudować wybicie, które zaprojektował nam Janek z Dirt Is More. I to wybicie ma ten plus, że jest do zrobienia chyba w najtańszy możliwy sposób, a jak wiemy, płyty podrożały, więc to Wam się przyda na pewno. Wstawiamy jutro ten kicker tutaj i dopiero wtedy będzie mega sesyjka. Zaczynamy budowę kickera i właściwie wszystkie kickery buduje się w podobny sposób, ale ten wymyślony przez Dirt Is More ma ten plus, że jest bardzo, bardzo oszczędny. Więc my teraz z chłopakami kupiliśmy płyty, będziemy przerysowywać to na samego przerysowywania, no to jakby nie ma nic wow. My jutro będziemy ciąć, skręcać i wszystko zobaczycie. I tu macie kroczek po kroczku i zupełnie wystarczy Wam telefon do tego, żeby to zrobić, miarka, suwmiarka, znaczy się miarka bez suwmiarki, zwykła miarka, no. Coś do odrysowywania typu poziomica albo kijek, markiery,
No i projekt. Zgodnie z projektem wycięliśmy już pierwszy element, zaraz go przerysowujemy i ciśniemy dalej. W sumie mieliśmy nie ciąć, ale się okazało, że znalazłem wyżynajkę, która była gdzieś schowana. Więc chyba zrobimy tak po prostu, że już wytniemy całość i wtedy wam powiemy, że to już jest wycięte. Ale chciałem wam powiedzieć, że jak już wycinacie, wy jako osoby dorosłejsze, a nie dzieci, to używajcie oksów, bo warto. A jeżeli robią to dzieci i oglądają to, to poproście dorosłych, żeby wam to robili, żebyście sobie palców nie ucięli, dobra? Okej. Okej, taso. Mamy tępe zęby w tej pile, więc zaraz zobaczycie. To się nie powinno tak dymić, jak się będzie dymić. No. Pewnie jeszcze? Nie. Dobrze. Widzicie kicker, jeżeli się go położy na ziemi, to składa się z dwóch elementów, tego wjazdu i tego przejścia, i to jest tak naprawdę cały kicker. On się tutaj łączy, tak jak widzicie, one są spasowane i tak wycięte, że właściwie nie trzeba nic myśleć, jak się to łączy. Jedyne, co mogę wam powiedzieć ważne, to róbcie to na twardej powierzchni, która się nie będzie krzywiła, żeby wam nie poprzekaszało. Starajcie się docinać wszystko na wymiar i będzie git. Powiem wam tak, że wycinanie takiego profilu z płyty wyżynajką to jest żadna sztuka, ale wycinanie piłą łańcuchową profilu w takiej belce, która jest takiej szerokości, to powiem wam, że to jest naprawdę coś wymagającego, ale myślę, że wyszło całkiem ładnie. Napiszcie, co sądzicie. I jak widać, po przymocowaniu beleczki kicker już nam całkiem ładnie stoi. W sensie wjazd do kickera. Swoją drogą to była fajna mała wybitka. No i tu jak widzicie jest szeroki wjazd. Tu pyk. Elegancko, więc się płyta nam nie będzie łamać. No i teraz co? Dokręcam jeszcze tą krzywą rzecz i łączę tą ukośną belką, to zaraz zobaczycie. A potem robię to samo po drugiej stronie i lecimy dalej. No więc cała usztywniająca konstrukcja wygląda w ten sposób, jak widzicie, tu jest belka główna, tu jest belka pionowa wspierająca tą. I teraz co jest ważne, musicie mieć po to ten płaski grunt, że stawiacie sobie dwa wybicia równolegle do siebie i zaczynacie pierwsze belki łączące, które są tu i tu, żeby łączyły się w tym samym miejscu, to jest ważne, żeby początek kickera był tak samo i koniec kickera był w tym samym miejscu. I następnie musicie sprawdzić, czy wszystko jest pionowo, czy wszystko jest ok. I łączycie sobie dolną belkę na końcu i na po samym początku takim łącznikiem, a następnie po kolei wstawiacie kilka przynajmniej żeber, żeby wam się to wszystko trzymało. Tu już widzicie, zaczęliśmy pierwsze żebrowania. No i teraz nie zostało nic innego, jak tylko zamocować każde kolejne żebro do samej góry. Kicker jest naprawdę stabilny. W tej chwili jakby go już postawić na płaskim, to on by się trzymał. Oczywiście pamiętajcie, że tu muszą być jeszcze podpórki. Więc teraz każde z kolejnych żeber będę robił z odstępem co 20 cm. Więc tak jak tu widzicie, to jak mówiłem, tu wstawiliśmy już Kickersona. Teraz kładziemy żebra. Tutaj wszystko jest zamocowane, że jest płynne przejście. Wiecie, ile żeber tu daliśmy, to musicie sobie policzyć. Przed Seba Kozak. Siema. No i nie polatamy dzisiaj, bo jest za ciemno, ale jutro na pewno zobaczycie latanki. No dobra, wszystko gotowe, więc czas odpalać tą rakietę. Jak widzicie, na górze jeszcze nie jest równiutko docięte, ale muszę to najpierw zobaczyć, czy wszystko działa i wtedy sobie dotnę płytę. Więc najazd jest w prostej, więc powinno być dużo, dużo szybciej. Jak widzicie, te wybicia stoją obok siebie i są dość podobne, tylko to jest dużo stromsze. Ostatnio odkurzanie. Elegancko, kurde, ale jest pionowo już. Już czuję, że będzie fest pionowo. Dobra, robię wstępny najaździk, żeby zobaczyć, jak jest stromo. Wow, stromo fest. Dobra, lecę, co tam nie ma myśli. Powiem wam tak, że jeżeli mnie oglądacie, to znacie, że ja mam taką zasadę, że zawsze łatwiej się leci pierwszy raz hopę z flipem. Tylko tyle, że ta zasada się tyczy hopek, na którą wiemy, jaka ma być prędkość. Tutaj przelot jest podobny, kąt jest trochę stromszy, kicker jest krótszy. Normalnie na wprost się puszczało, a do flipa się dawało korbę. Więc z moich pi razy drzwi przeliczeń wychodzi, że jak dam korbę i się wybije mocno w górę, tak jak na spajnie, to będzie git. Dobra. Lecimy. Mam nadzieję, że będzie dobrze, bo strasznie długo czekałem na ten kicker. Kurwa, pyk. Idealnie, proszę państwa. Tak miało być. Wejście drugie, skok wzwyż. Lecimy. Jeden, dwa, pyk. Juhu, to jest to.
Wreszcie, po takim czasie to jest to. Ten kiker zupełnie bije inaczej niż ten wcześniejszy, a zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Po pierwsze, jeżeli widzicie, to czubki są na podobnej wysokości, plus minus. Ale ten profil koła jest zupełnie inny niż ten. I mogłoby się wydawać, że ten kiker będzie bardziej wdupcał, bo jest bardziej stromy, ale nie do końca tak jest, ponieważ chodzi o to, że w tym kikerze, z racji tego, że on jest płaszczy, to może wjeżdża się płynniej pod górę, tylko on jakby mniej robi takiego efektu, to się loop nazywa, czyli że podkręca was do góry. Czyli on jest bardziej na dłuższą hopę, dlatego na tą hopę go zrobiłem, bo tylko taki miałem, ale ona jest za, on jest jakby za krótki, za stromy na tą hopę, a ten jest idealny taki, że faktycznie gdybyśmy na przykład to wybicie postawili na 6-metrową hopę, to by strasznie ciągnęło na pysk, ale na 4-metrową, tak było przeliczone, jest idealnie. Jak widzicie też z boku, zaraz zobaczycie tutaj, że patrząc w ten sposób, to jest dobra. Czyli jest około 1 metr step upa na górę plastiku. I co jest jeszcze ważne, jakby najistotniejsze w tym było to, żeby zwiększył się hang time. A hang time to jest taki z snowboardowego języka czas zawisu w locie, czyli to jak was wydupia w górę, to jak długo zatrzymujecie się na górze. I to ma dwa plusy. Po pierwsze, jeżeli macie duży hang time, macie więcej czasu na zrobienie sztuczki, a po drugie, opadacie na lądowanie z góry, przez to jak na przykład się wywrócicie, to się zsuwacie z lądowania. A jak lecieliście z tego kickera, to lecieliście bardzo szybko i w momencie uderzenia jakby pęd was ciągnął do przodu, przez to gleba boli bardziej. Więc na przyszłość, jeżeli macie hopy obliczone takie, że macie strome, co jest ważne, właśnie chciałem podkreślić, do takich stromych wybić muszą być strome lądowania, bo gdybyście mieli strome wybicie i płaskie lądowanie, no to jest hardcore. Poleciałem jakby bardziej w dal. Ale co jest ważne, na pewno widzieliście, że zawis był inny, ale jest też tego minus pewien, ponieważ im bardziej lecicie w zawisie z góry i w dół, tym mniej macie prędkości. Zamiast wasza prędkość najazdu się przekładać na przelot, to ona leci w górę i przez to jest bezpieczniej opadać. Ale jest to też ważne, że jeżeli chcielibyście zrobić na przykład dwie hopy w linii, to pierwsza powinna mieć wybicie takie bardziej płaskie, a druga bardziej strome. I tak jak mówiłem, ostatnia rzecz, która została mi do zrobienia, wiem, że kicker działa, że wszystko jest git, muszę wyciąć go tutaj na górze na równo. Jak nie wiecie, jak to zrobić, to jest prosta sprawa. Wybieracie sobie jeden róg, który ma być. Ja będę miał lewy, bo lewy jest akurat niższy. I kładę sobie tu poziomicę, oznaczam płasko, ucinam i pyk. Zaraz wam pokażę. Ja cały czas nagrywałem sobie teraz z GoPro, jak widzieliście. I ogólnie denerwowało mnie, że te szelki latają. I się zastanawiałem, że może przykleić tą końcówkę tu. Ale wpadłem na genialny pomysł, a jako że tylko jeżdżę w buzerze teraz, bo się czuję dużo bezpieczniej, to wymyśliłem, że przecież ja mogę to zrobić mega prosto. Patrzcie na to. Biorę sobie to. I co jest ważne, po pierwsze nie będę miał żadnych szelek, a to nie będzie latało, bo buzer mi przylega do ciała. To nie ma odwrotu, więc musi działać. To jest na razie wersja beta, dlatego że mam białe zipy, ale jak będzie działać, to zrobię to tak, jak powinno być lepiej. Bo jak wiecie, u mnie wszędzie są wersje beta. Plus jest tego taki, że będę mógł mieć odrobinę wyżej kamerę. Proszę Państwa, gotowe. Poproszę Panią operator, żeby obcięła mi tylko końcóweczki. Zrobimy jeden skok na dostrojenie GoPro i 6-3 bar spiny w ogóle bez kminy. Dobra, jakaś 6, albo 6 bajek od razu może. Jakie to jest noc? Nie, no nie mogę, dobra. Jo, 2. Chyba poja na 3. Jo. A więc mam nadzieję, że podobał wam się materiał dziś. Będzie więcej instruktażowych, jak budować, co robić. Piszcie pomysły w komentarzach. W linku w opisie macie projekt, jak zbudować ten kicker, z czego jest ten plastik i ogólnie wszystkie informacje. A my widzimy się już w następnym odcinku w przyszłym tygodniu.